Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Kochani, na dwa dni przed świętami, przed Wigilią, w drugim dniu naszego skupienia adwentowego, pochylimy się nad kolejnym słowem, które będzie nam towarzyszyć w naszym skupieniu i modlitwie. Wyszliśmy od dziękczynienia. Dziś pochylimy się nad przebaczeniem. Niech te myśli i nasze skupienie adwentowe doprowadzą nas do pojednania z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, abyśmy z czystym sercem przystępowali do ołtarza Bożego na święta Narodzenia Pańskiego. We mszy świętej modlimy się dzisiaj za świętej pamięci Denis Kabelis, intencja od Aliny Kobelis. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli przystąpić do ołtarza Bożego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Kyrie. Wybawiłeś człowieka spod panowania grzechu i śmierci. Daj nam uczestniczyć w życiu Odkupiciela, którego wcielenie pokornie wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również 3-letniego cielca, 1 efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Shilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: pozwól, Panie mój, na Twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed Tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Na wszystkie dni, jakie długo będzie żył, zostaje oddany na własność Pana. I oddali tam pokłon Panu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Całym swym sercem raduję się w Panu. Całym swym sercem raduję się w Panu. Raduje się me serce w Panu. Moc moja ku Panu się wznosi. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni. Niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. Całym swym sercem grób wtrąca i zeń wywodzi. Panu Boże i wzbogaca, poniża i wywyższa. Całym swym sercem wśród książąt posadzić, by dać mu stolicę chwały. Całym swym sercem raduje się w Panu. Alleluia. Alleluia.
Przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu tworzyłeś. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Ukazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, drugi dzień naszego skupienia adwentowego przynosi nam pieśń Magnificat, czyli pieśń, którą z radosnego serca wyśpiewała Panu Bogu Maryja. To najdłuższy fragment wypowiedzi Matki Bożej na kartach Pisma Świętego, najdłuższa jej wypowiedź, a jednocześnie tak piękna i ważna, że Kościół uczynił tę pieśń swoją stałą modlitwą. Otóż Magnificat, wszyscy zakonnicy, kapłani, siostry zakonne i wszyscy, którzy odmawiają brewiarz, codziennie wyśpiewują razem z Maryją każdego wieczora podczas nieszporów. Maryja wielbi Boga z potrzeby serca. Wyśpiewuje Panu Bogu pieśń pochwalną. Chwali dobrego Boga za wszystko, co jej uczynił, za wszystkie dary. To tak, jakby Matka Boża pokazała nam, dała nam przykład prawdziwej, pięknej modlitwy uwielbienia, modlitwy dziękczynnej, o czym mówiliśmy wczoraj. Przypomnę, że wczoraj pochyliliśmy się nad słowem dziękuję i powiedzieliśmy sobie, że jest to pierwsze słowo, które jest odtrutką, ratunkiem nie tylko dla naszego języka, który się wypłyca często, jest płytki, czasami wręcz wulgarny, prymitywny, a my chcemy powrócić do języka pięknego, do słów, które niosą dobre treści, które niosą błogosławieństwo. Dziękuję było pierwszym tym słowem. Mam nadzieję, że zastanowiliście się wczoraj nad pytaniami, które zostały postawione i podziękowaliście Panu Bogu za ludzi, których postawił wam na waszej drodze, za wszystko, co dobre w waszym życiu. Dziś pochylimy się nad kolejnym słowem,
które jest przez nas tak często wypowiadane, że aż zapominamy o jego treści. W modlitwie Ojcze Nasz, którą Pan Jezus podarował nam jako najważniejszą, podstawową modlitwę, odmawiamy słowa, myślę, że każdy z nas odmawia tę modlitwę przynajmniej 2 razy dziennie, jak nie więcej. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 2 razy w podstawową modlitwę chrześcijanina Pan Bóg wbudował słowo odpuszczam. 2 razy. Mówimy je tak często w modlitwie pańskiej, w Ojcze Nasz, że grozi nam, iż przestajemy je słyszeć, rozumieć. Przestajemy je przeżywać. Dlatego właśnie dzisiejszy dzień chcę pochylić nasze myśli nad tym słowem, abyśmy je odzyskali. Odpuszczam. Pamiętamy może jeszcze z Wielkiego Postu nasze rozważania o przebaczeniu, kiedy powiedzieliśmy sobie, że jeżeli nie przebaczymy naszym wrogom, tym, którzy nas skrzywdzili, wystawiamy się na wielkie niebezpieczeństwo życia w nienawiści, w jakiejś zapiekłej złości, w truciźnie. Więcej, nieprzebaczenie, nieodpuszczenie blokuje nasze serca na łaskę Bożą, na błogosławieństwo Boże. To tak, jakbyśmy chcieli Pana Boga oszukać. Albowiem mówimy codziennie, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. A jeśli nie odpuszczamy, to jak Pan Bóg ma nam odpuścić nasze winy? Skoro codziennie w naszych modlitwach powtarzamy, odpuść jak i my odpuszczamy. Może pamiętamy tą opowieść z Ewangelii Mateuszowej, którą Pan Jezus używa, aby ukazać nam, czym jest to odpuszczenie. Otóż pewien pan miał wielu sług, ale jeden był mu winien bardzo wiele pieniędzy, powiedzmy 100 tysięcy dolarów. Pan powiedział, za te twoje długi wtrącę cię do więzienia, bo nie wypłacasz się, jesteś niewypłacalny, nie mam z ciebie żadnego pożytku. Sługa pada na kolana przed nim i mówi, Panie, miej litość nade mną, a wszystko ci oddam. I Pan, poruszony tą jego skruchą, darował mu ten wielki dług, te 100 tysięcy dolarów. Sługa zadowolony wychodzi od Pana, spotyka swojego kolegę, współsługę, który winien mu był 1 dolara. Zaczyna go dusić, trząść nim i mówić, oddaj mi, natychmiast coś wziął. A tamten mówi, że odda, kiedy będzie mógł. Ten w swoim zburzeniu wtrąca go do więzienia za tego 1 dolara. Inni słudzy, widząc to, co się stało, donieśli Panu o tej sytuacji. Pan się zdenerwował, przywołuje ponownie tegoż sługę, któremu darował 100 tysięcy i mówi, jak to? To ja ci darowałem tak wielką sumę, tak wielki dług, a tyś nie podarował drugiemu twojemu współsłudze 1 denara, 1 dolara. I zdenerwował się i wtrącił go do więzienia. I Pan Jezus kończy tą przypowieść mówiąc, tak samo mój Ojciec Niebieski uczyni wam, jeśli z serca każdy z was nie odpuści swojemu bratu. Moi drodzy, piękna, plastyczna opowieść Pana Jezusa. Możemy sobie wyobrazić, że tym Królem, tym Panem jest Pan Bóg, który odpuszcza nam wielkie długi, wielkie grzechy.
Ta wielka suma, no 100 tysięcy dolarów, to jest jeszcze za mało, żeby sobie wyobrazić, jak wielka to była suma, którą on mu odpuścił. Odpuścił. A ten człowiek nie potrafi drugiemu darować jednego dolara. Malutkiej sumy. Jest to wielka nauka dla nas. Ponieważ przypowieść ta uczy nas, że Pan Bóg bardzo chętnie odpuszcza wszystkie nasze długi, wszystkie nasze winy, czyli grzechy. Ale oczekuje, abyśmy czynili dokładnie to samo, co On. My także mamy odpuszczać winy innym, którzy wobec nas zawinili. I kochani, jak te 100 tysięcy do jednego, tak samo wygląda w naszym życiu. Bóg odpuszcza nam 100 tysięcy grzechów. A my często nie możemy wybaczyć drugiemu człowiekowi jednego. Pielęgnujemy to, rozdrapujemy to, przypominamy sobie to. Zatem, kochani, często, kiedy powtarzamy, nie daruję, nie odpuszczę, nie przebaczę, piąstki zwinięte, człowiek pełen gniewu, tym samym zamykamy swoje serce na przebaczenie Boże, na miłosierdzie. Smutny i tragiczny był koniec tamtego sługi, któremu darowano tyle, a nie darował sam malutkiego. I sprawa, moi drodzy, odpuszczenia, słowo odpuszczam, jest tak ważne, powtarzam, że trafia dwukrotnie do modlitwy Ojcze Nasz. Co to znaczy? Pan Bóg chce nam odpuścić grzech i czyni to, ale oczekuje, że i my będziemy miłosierni. Zatem jeśli mówimy Ojcze Nasz, a wszyscy to czynimy, a żyjemy w nieprzebaczeniu, słowo odpuszczam nie należy do naszego słownika, wtedy pakujemy się w niezłe tarapaty. Zamykamy serce na dzieło Bożego miłosierdzia. Zamykamy serce na Boży pokój. Nie pozwalamy Panu Bogu obdarzyć nas błogosławieństwem. Strzeżmy się takiej postawy. Strzeżmy się postawy trwania w nieprzebaczeniu, nieodpuszczeniu. Odpuszczajmy naszym winowajcom, bo i nam Bóg odpuszcza nasze winy. I zatem, kochani, również i dziś zapraszam, aby pozostać po mszy świętej na cichą modlitwę tutaj przed Najświętszym Sakramentem i aby pochylić się znowu nad kilkoma prostymi pytaniami. Przypomnę je na początku adoracji jeszcze raz, ale pozwólcie, że teraz je zadam. Pomyślmy przede wszystkim o tych ludziach, którzy nas w jakikolwiek sposób skrzywdzili. Będzie pewnie to długa lista. Przywołajmy w pamięci przynajmniej imiona tych ludzi. Nie po to, żeby rozdrapywać te rany, ale żeby uświadomić sobie, czy myśmy tym ludziom wybaczyli. Zastanówmy się, czy myśmy im odpuścili winy. Nie chodzi tutaj o bagatelizowanie sprawy, nie chodzi o odwrócenie, ale chodzi o to, abyśmy nie nosili w naszym sercu, o czym mówiłem, nienawiści, zapiekłej złości, która w rzeczywistości jest trucizną. Zatem postarajmy się przywołać twarze, imiona ludzi, którzy nam wyrządzili zło. Zastanówmy się, czy prawdziwie im odpuściliśmy winy. Nawet jeśli już nie żyją, również jest to ważne, odpuścić winy zmarłym. Drugie pytanie. Zastanówmy się i pomyślmy, ile win
ile grzechów, ile zła odpuścił mi Bóg dla mnie w moim życiu. Ile grzechów przebaczył, ile win darował. W ilu spowiedziach doświadczyłem łaski przebaczenia, miłosierdzia. Odpowiedzmy, oczywiście nie będziemy wiedzieli ile, jak, ale wzbudźmy w sobie takie uczucie dziękczynienia za te otrzymane przebaczenie, za miłosierdzie, za to, że Pan Bóg ciągle na nowo wypowiada wobec mnie to słowo odpuszczam, że Bóg daruje mi winy. Poczujmy wdzięczność wobec Pana Boga. I jeżeli sumienie wypomni nam, że nie przebaczyliśmy wszystkim, uczyńmy to przed Najświętszym Sakramentem. Pomódlmy się za te osoby. Wypowiedzmy w naszym sercu to słowo odpuszczam, jak i mi, Panie Boże, odpuściłeś moje grzechy, tak i ja odpuszczam moim winowajcom. Modlę się za nich, wybaczam im, błogosławię im. A Ty, Panie, wybacz, odpuść i pobłogosław mnie. Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Wielbiąc Boga razem z Maryją, módlmy się do Niego. Za Kościół powszechny, aby okazywał wszystkim ludziom dobroć i miłosierdzie Boże, Ciebie prosimy. Za wszystkie matki spodziewające się dzieci, aby na wzór Maryi otoczyły najczulszą troską noszone przez siebie nowe życie. Ciebie prosimy. Za dzieci poczęte, aby dane im było narodzić się w kochających rodzinach. Ciebie prosimy. Za zmarłych, naszym modlitwom poleca się zmarły Denis Kabelis, aby dostąpili zmartwychwstania na życie wieczne. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy potrafili dziękować Bogu za otrzymane miłosierdzie, jakie dokonuje się w naszym życiu i z całego serca wybaczać naszym winowajcom. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Oto Pan Bóg przyjdzie z rzeszą świętych k nam przybędzie. Wielka radość w dzieniu będzie. Alleluja, alleluja. Alleluia.
Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami do świętych ołtarzy. Niech ofiara eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby, gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami, z wszystkimi chórami niebios, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi,
Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Frankiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem, świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo
a będzie uzdrowiona dusza.
Wielbię Ciebie. Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas umocni przyjęcie Najświętszego Sakramentu, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Zbawiciela i zasłużyli na radość bez końca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Po mszy świętej, jak w każdy wtorek franciszkański, pobłogosławimy chleb świętego Antoniego, po czym zapraszam tu do błogosławieństwa relikwiami indywidualnego. Weźmiemy bułeczkę, można złożyć ofiarę na chleb świętego Antoniego. Ofiary przeznaczone są dla naszych biednych, ubogich tutaj w Bridgeport, ale również, jak wiemy, święty Antoni wspiera ubogich w Polsce, w trzech miastach. Wspomagamy akcję Caritas. Karmimy, kupujemy obiady dla bezdomnych i samotnych, starszych osób. Jest to piękna inicjatywa w Warszawie, Mławie i Łomży, które wspiera nasz święty Antoni. Kupujemy zawieszony obiad, to znaczy fundujemy z pieniędzy, które uzbieramy dla ubogich seniorów, starszych ludzi, którzy nie mają nikogo już może z rodziny, posiłki. Zatem bardzo proszę, kto chce, może wesprzeć. Bułeczka jest wolna ofiara na chleb świętego Antoniego. A po błogosławieństwie, kto pragnie, zapraszam, aby wrócić do ławki. Po błogosławieństwie świętego Antoniego będziemy czuwać przed Najświętszym Sakramentem do godziny 9:00 do apelu jasnogórskiego i będzie też oczywiście okazja skorzystania z sakramentu pokuty przez cały czas trwania adoracji. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Błogosławiony bądź Panie, dobry nasz Ojcze, za owoce tej ziemi i wszelkie jej plony. I błogosławione niech będzie święte imię Twoje, bo jesteś pełen dobroci. Pobłogosław te ręce,
które pełniąc Twoją wolę uprawiały ziemię i otrzyj pot z czoła tych, którzy trudzili się, aby ten chleb znalazł się na naszym stole, pokrzepiał nasze siły, jednoczył nas we wspólnotę i uczył dobroci. Pobłogosław ten chleb swoim świętym błogosławieństwem, naucz nas szacunku dla każdej jego okruszyny. Spraw, Panie, byśmy na wzór świętego Antoniego wszyscy stali się chlebem dla braci i umieli się dzielić z nimi tym, co posiadamy. Heavenly Father, we praise you and we give you glory for the gift of bread, fruit of the earth and work of human hands, and source of our daily nourishment. Bless this bread in honor of Saint Anthony. Teach us to share all your gifts with the poor, the forsaken, and the hungry. All praise be to you through Jesus Christ our Savior, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus per intercessionem Sancti Antoni Pater et Filius et Spiritus Sancti.